Hej, witajcie, z tej strony Bobru i witam was w kolejnym odcinku z Dream Might and Magic 10 Legacy. Chciałbym wam się w sumie pochwalić, że wyszło dzisiaj, czy tam wczoraj, DLC do Might and Magic 10. Całe szczęście ja kupiłem wersję Deluxe i nie miałem problemu z tym, żeby sam kupować, po prostu od razu mi się zaktualizowało samo. Ten dodatek dodaje coś tam po czwartym arcie, jakieś dodatkowe podziemia, dodatkowe potwory i tak dalej. Więc w sumie to tylko oznacza, że seria będzie dłuższa. My jeszcze pewnie teraz nie odczujemy tych zmian, ale oprócz tego na Uplayu była taka opcja, żeby za punkty Uplayowe, które zbierałem jeszcze za czasów grałem w Rayman Legends, kupić sobie pakiet jakichś wyposażeń, jakieś nowe podziemie, jakiegoś nowego sojusznika, którego można gdzieś tam spotkać. Tak więc mamy teraz hełm Trackhacka, którego dużo osób pewnie kojarzy z Heroesów. Mamy też jakiś siekacz topór, niezidentyfikowany kostur oraz niezniszczalny pancerz. Tak się nazywa, niezniszczalny. Więc całkiem fajne rzeczy. Oczywiście to jeszcze niezidentyfikowane, bo nie mam na to hajsu. Ale ogólnie jest spoko. Chociaż w sumie może i znajdę hajs na to. Coś tam sprzedam, coś tam tego i będzie spoko. Jakie my teraz mamy właśnie misję? Musimy się do Port Mairon udać. Znaleźć kryjówkę kultu niszczycielki i okrętów. 10 stworzeń. Nie, mi się wydaje, że to zrobiliśmy. To jest jakieś dziwne. No ale cóż, dobra. Idźmy teraz tutaj. Ogólnie z Szuszurem troszkę gadałem i on powiedział mi, jak to teraz będzie wyglądało i powiedział mi, że przejście tego bossa na latarni to około 5% gry, więc fajnie. Handluj, czekaj, handluj. Sprzedajmy to. I nie wiem, coś jeszcze by się przydało sprzedać. Antidotum może zostawmy, ale jeden eliksir taki odnowienia by się nam przydał. Zidentyfikujemy teraz to. Kostur dromu. Nieźle. Naprawdę nieźle. Ona może tego używać, co najlepsze. I to jest naprawdę potężne. Naprawdę spoko sprawa. Oczywiście będzie levelowało wraz z pchełką. To już mam trzy relikwie. Ktoś tam kuszy używał, czy mi się wydawało. Ona używała kuszy. To jest lepsza kusza. Okej. No i cóż, lecimy. Lecimy dalej, zobaczymy, co nas teraz czeka. I tyle. Ojejku. Chyba już tutaj nie mam żadnych misji do wzięcia. Tak mi się wydaje. Chociaż pewien nie jestem, jak coś to się tu jeszcze rozejrzymy. Właściwie ja to zrobię pewnie poza raniem, żeby was tutaj nie męczyć znowu odwiedzaniem każdego pojedynczego domku. Tutaj widzicie nowy ekran wczytywania właśnie związany z tym dodatkiem. Jest ładny, ładna grafika. Jestem ciekaw, czy się jakaś mapa zmieniła. Zaraz to będziemy mogli zacząć. Ewentualnie moglibyśmy nawet spiąć się na latarnię, jeszcze raz się rozejrzeć. Ale wydaje mi się, że sama mapa się nie zmieniła za bardzo, tylko jakieś podziemia zostały dodane. Więc wiecie. Ojejku. No, wczytywanie dalej trwa długo. To się nie zmieni chyba już nigdy. Okej. Mapa świata. Chyba nic się nie zmieniło. Dobra, Port Mairon to jest nasz cel aktualny. Można statkiem da się popłynąć. Nie wiem, dobra. Tak się zaczynamy, bo tam była jakaś blokada na moście. O ile pamiętacie, w którymś tam odcinku to zauważyliśmy. Przy tajemniczym kupcu. Zobaczymy, czy to dalej jest ta blokada, czy będzie można już tamtędy przejść. Wydaje mi się, że będzie można przejść, ale czy na pewno? Jezu, co tu się stało? A to jest zamek Port Mairon. O kurczę, ja myślałem, że to jest strażnica zwykła. Ale jazda. Wejdźmy tutaj.
Hej, witam, a więc Peren wreszcie ruszył swój ciężki tor i przysłał posiłki. Zarządca i jego ludzie wycofali się do kasztelu i stawiają zaciekły opór. Z waszą pomocą może nam się udać wejść do środka i raz na zawsze pozbyć się tego pupilka imperatorowej. Natychmiast zgłoś się do Ivena. Przykaz, jak dużo macie ludzi? Chwila, nie jesteście ludźmi Perena? Do broni! O cholera. Trzeba znaleźć zarządcę jakiegoś. Dobra. Atak. Tarcza wiatrów na razie się nie przyda. Pabi spróbuje stuntować, oczywiście chybił. No i kula ognia. Znaczy ognisty pocisk właściwie. Nie wiem, czy to my jesteśmy mocni, czy to oni po prostu są cięcy. Uwaga, uwaga, niektóre pomieszczenia zostały zamknięte do odwołania z powodu fatalnego stanu podłóg i sklepień. Szczególną uwagę należy zachować w skrzydłach północnym i wschodnim. O, czyli pewnie będą jakieś zapadnie. Oczywiście sprawdzam sekrety. Chociaż mniej więcej. O, to jest chyba wykrywanie sekretów. O ile się nie mylę. Okej, idźmy tutaj. O! 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 Co to było? Zabijmy najpierw go. Rozbójnicy i bojownicy naraz, co to za chamstwo? O Jezus, blokuje, jakiś chłystek blokuje potężnego barbarzyńca z Garota, no. Jakim cudem? To, że pchałkę tak zdjęli po prostu. Bo trzeba nie się przespać zaraz, bo bez pchałki jednak może być ciężko. Pchałka to ostry damage jest. Damage właściwie. No. Stop this madness! Okej. Okay. Fajnie. Da się tu przykimać? Zapiszmy. Tutaj chyba nam nie mogą przerwać tak chamsko snu. Dobra, odnówmy te odkrywanie sekretów. Nie wiem, ja się i tak będę rozglądał. Co za czaszki tutaj są w ogóle w powietrzu. Znowu dwie drogi, cholera. Ojejku. Tu jest pusto? Dźwignia jakaś. Coś otworzyliśmy. To z pewnością. Tylko co i gdzie? Czekajcie, możemy się rozglądać? Możemy. Ale poczekajcie, chwilowe cięcie. Okej, okay, wracamy. O! Jezu. O, kuźwa. Mam nadzieję, że to oni podejdą tutaj pod nas. Bo inaczej będzie lipa. Podeszli, okej. Okay. Iskry. Dziwki. O, co oni są, coś pobici? Aha, są oduszeni. Fajnie. Super. A niech oni się już obudzą. A, Pablo też nie jest oduszony, okej. Okay. Teraz ten jest zatruty z kolei. No, typowe S-u. Okej. Okay. Nowy poziom ławki, dobrze. Co by tu jest zwiększyć? Witalność taki. O, tak lecimy. A tutaj z kolei. Ona wytrzymałość może mieć. Na Marsa to jest dla mnie niepojęte po prostu. Okej. Potwierdzam. To jakieś okno na świat. Tutaj w sumie nie. Wow. Z przejście? Nieźle. Niech ona odpali to. Nie wiem, czy to w ogóle w czymś pomaga. O yes. Oh my god.
Tutaj Potter się przyda. Rozbiliśmy gnoja. Zapiszmy. Okej, okej. Tutaj nic już. Możemy stąd wyjść. O Jezu, już lecą. Esu, potka, niech wypije, ale potków mam mało. To jest bojownik Elita, jedno trzeba pierwsze rozdjąć. Przynajmniej spróbować. O, jak blokuje wszystko, skurczybyk. Że nie powiedz skurwinoc. Paweł został ruszony, ale już nie jest ruszony. Zabawnie. Okej. Strzelamy. Jak my z prowiantem stoimy? Jeszcze jako tako. Nie najgorzej. No. Tylko pchełka trafiła. Jest niesamowite. To jest jakaś skrzynia. Jakaś zbroja całkiem fajna, zabierz. Jak tam levelowanie tego hełmu idzie i ktoś tam buty jeszcze miał. Poziom drugi mają buty. Tutaj poziom pierwszy, okej. Ja tam się przespał. Szczerze powiedziawszy. Co to jest to? Kurczę, esencja. Dobra, wróćmy się tutaj, przytrzymajmy. Wszyscy są w takim średnim stanie. Okej, gdzie dalej? Oto jest pytanie. Odpalamy to widzenie, które na razie jeszcze nam nic nie dało. Będę chodził tutaj przy każdej ścianie, no niesamowite. A pewnie w końcu jakoś ominę sobie i okaże się, że to była ta, w której był sekret. O, cholerka. Jest stauntowany. Pablo jest zatruty. A my antidotum chyba nie mamy. Zobaczę. Nie mamy. O, to świetnie będzie. Będzie zabawa. Jeszcze blokuje ten mały skurczybyk. Okej, bojownika najpierw, to jest jakiś bojownik, to zwykły jest, okej. To teraz Esa jeszcze ruszyli. Tarcza wiatrów. Nie trafia? Czemu nie trafia? Co za chamstwo. Jakoś mi się tura przemieszała śmiesznie. Pablo zemdlał. Okej. Się pobiliśmy. A co tu właściwie jest? Gdzie my jesteśmy? Dobra, może wróćmy. Wróćmy do miasta, nie wiem czy ja cięcie mam robić czy nie. Ale to w sumie nie jest jakaś mega daleka droga. Już nie no, trochę jest, no ale myślę, że nie jest aż tak źle. Co to jest za przejście? Ile to jest w ogóle dróg? Ja nie wiem jak tu się zdecydować na to wszystko. Przydałaby nam się jakaś szybka podróż do miasta, ale cóż, trzeba najpierw te zasuwać. Ojejku. No dalej, dalej.
z tym wczytywaniem. Nie wiem, posprzedajemy parę rzeczy, może jakoś wyjdziemy z tego. A właśnie na tym jakoś na plus. Tędy. Ale to patrzcie, to jest śmieszne, bo to jest właśnie ten Port Mayron. To właściwie to jest obok siebie, no. Ale tutaj jeszcze nie, no trochę jeszcze zostało tej mapy. Tutaj, tutaj i siup. Prześpimy się, wyleczymy Pabiego, może jakiś antidotum kupimy. Kupimy zapasy. Kasy na to nie ma kompletnie, ale cóż. Zacznijmy od uleczenia Pabiego z trucizny. Uzdrów. Bra, Pablor nie jest już zatruty. A to jest ta, co z nami łaziła, tak? Chyba tak, Rosalie. Okej, prześpijmy się teraz. W dublińskiej wachcie, tak? Nie, to wachta to była w szóstce. To jest dublińska strażnica. W sumie wachta i strażnica to jest to samo, swoją drogą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Odpoczynek. Ile mamy złota? Czy mi się wydawało, czy widziałem 800? A, 600. No, ale i tak nieźle. No, idziemy do alchemiczki może. Coś tam u niej wyżebrzemy troszkę. Podków. A przydałoby się jakieś leczenie trucizny. Intertango. Okej. Co możemy sprzedać? To już każdy ma właściwie. Tą rękawicę, albo coś w to miejsce. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To jest lepszy sztylet. Średnia zbroja. Ten nosi ciężką. Ta nosi średnią. Dobra, to dwie średnie się przydadzą nam na później. To sprzedajemy, to sprzedajemy. To sprzedajemy. Tak. I okej. I teraz antidotum. 5 sztuk. No i ile wlezie tego? 4 możemy kupić. Ciężko jest, z czasu ciężko. Dobra, dojdziemy w tym odcinku jeszcze raz do Mayron i skończymy właściwie. I w kolejnym odcinku i pewnie w jeszcze kolejnym, jak nie w jeszcze kolejnym, będziemy przeszukiwać tą lokację. Wydaje się ona dosyć spora i pełna strachów. Noc jest ciemna i pełna strachów. Jak mawiają wyznawcy Rlora z sali pieśni Lodu i Ornia. Fajne, fajny tekst. No ale cóż. Jezu, czuję, jakbym miał złamany nos. A to zwykły katar. Nie wiem, troszkę mi przeziębienie łapie, ale mam nadzieję, że jakoś nie przeszkadza wam te moje... Nie przeszkadzają wam te moje dźwięki dziwne. Naprawdę mam nadzieję. Okej. Port Mayron już widać. $54. Bogaci poszukiwacze przygód. I jejku, ale to jest naprawdę dziwnie. Dobra, tak więc w tym momencie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapominajcie łapce w górę. Trzymajcie się, no i hej, pa, pa.